trenuję, jestem silny, mocny, Tommy, bądź gotowy i uważaj. Wchodzę, walę na brodę i pada. Są mocno od siebie różni i w klatce, i w życiu. Łączy ich to, że w pewnym momencie obu wszyscy skreślili. Teraz połączy ich wspólny cel, udowodnienie tym wszystkim, że w tej grze nie ma co zbyt szybko wyciągać mazaków z piernika. Jeżeli chodzi o ostatnią walkę, no to Paweł wygrał ze mną, oczywiście. Został mistrzem. Ta walka nauczyła mnie tego, żeby po prostu zapierać jeszcze bardziej. Teraz chcę pokazać jeszcze lepszą wersję siebie z walce z Damianem. Jestem na niego gotowy, nie mogę się doczekać. Długie ręce, długi tułów, bardzo niebezpieczny. No ale może nie trafił jeszcze na takiego gościa, który ma pieczątkę w łapie, a ja mam pieczątkę w łapie i już gdzieś tam wcześniej w wywiadzie powiedziałem, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie i mam nadzieję, że taką strategię przyjmę i go znokautuję ja, a nie on mnie. Twarde ręce, silny chłop widać i też elastyczny przede wszystkim w tym, co robi. Jest dla mnie zwykłym zawodnikiem, tak? Przegrywał walki, wygrywał walki, walczył w kratkę, tak jak każdy. Na pewno go nie lekceważę, a w pojedynku się okaże, czy jest mocny, czy bije mocno, czy mnie zgasi, czy nie zgasi. Wszystko po pierwszych wymianach. Jego najmocniejszym atutem jest pójście w krótką wymianę, ale ja też jestem niebezpieczny w tym półdystansie i w wymianie, także ja się nie obawiam tego. This will be the wild fight. Both men are known for their crazy fights and really anything can happen here. Win or lose, they always fight with their hearts on the sleeve. Stanąć nim twarzą w twarz i pokazać mu taki stoicki spokój, a na walce pokazać mu taką prawdziwą, olimpijską, zapaśniczą siłę. Tym bardziej, że jest po przegranej walce i może gdzieś tam te piętno przegranej z Pawlakiem się odbije. Od początku kariery tak było. Zacząłem, miałem 0-3, później wygrałem 5. Jak wygrałem te 5 walk, to czułem, że czasami troszeczkę już odlatywałem. Szefu na górze czuwał, musiał szybko mnie sprowadzić na ziemię po to, żebym mógł znowu się odbić. Chciałbym pójść z nim na krótką wymianę, a na pewno taka będzie. I mam nadzieję, że to pierwszy i celnie ja go trafię i go powalę swoim pięścią na deski. To będzie piękny triumf. Postaram się zrobić wszystko, żeby tę walkę zwyciężyć. Będę chciał po prostu skopać mu dupę, no taki jest Tommy i tyle. Po prostu ja to kocham robić, ja chcę być najlepszy, ja chcę się bić z najlepszymi. Jest mocny, zrobił bardzo duży postęp przede wszystkim od tej swojej pierwszej walki, ale nie robi w ogóle na mnie wrażenia. Albo padnę i tego nie będę pamiętał, albo on padnie i on tego nie będzie pamiętał. Ale walka będzie na pewno się podobać i będzie dobra walka. Będę chciał się z nim zmierzyć nawet i w zapasach, jeżeli będzie trzeba. To, że go ktoś wcześniej nie mógł uwalić, to nie znaczy, że ja tego nie zrobię. Będę dalej chciał tą lewą gdzieś wsadzić. Będę nawet chciał może obalić, także nie dam, ja też się szykuję na mocną walkę zapaśniczą. Każdy, kto się cofał, został trafiony. Ja się nie cofam. Ja nie umiem się cofać. Chwila nieuwagi, jeden błąd i to mi zmiata z planszy. Nie będę kalkulował. Pójdziemy od tam na wymianę i to, że on zabija swoich przeciwników, to nie znaczy, że zabije mnie. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. A ten, kto ginie, ten nie żyje. Pozdrawiam i do zobaczenia. Damian, jeżeli chociaż raz polecisz na tyłek twojej płaszczyźnie, w której zdobyłeś brązowy medal na olimpiadzie, to pamiętaj, że ten medal 24 ma się znaleźć u mnie pod choinką.